dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na gali finałowej konkursu Człowiek Roku Rybnik.pl 2021. 16. edycja konkursu Człowiek Roku Rybnik.pl. Od samego początku tego konkursu wybieramy laureatów w kategoriach biznes, kultura, sport i nagroda internautów. Niestety tegoroczna edycja w minorowych nastrojach, w atmosferze przygnębienia, oczywiście z powodu wojny w Ukrainie, agresji Rosji na to państwo i z powodu cierpienia tego, które przeżywają nasi przyjaciele zza wschodniej granicy. W ostatnich latach covidowych głosujemy i spotykamy się online. Członkowie reprezentują różne branże, tak? I nie każdy musi mieć pełną świadomość o nominowanych w danej kategorii, ale po to są właśnie członkowie kapituły z różnych branż. Przedstawiamy swoje typy, argumentujemy, dlaczego dana osoba powinna wygrać. Jest wiele kontrargumentów, jest dyskusja i później wybieramy i mamy takie, a nie inne wyniki. Stawka kandydatów w kategorii biznes w tym roku była wyjątkowo wyrównana i mocna. Nie mogę zdradzać szczegółów prac kapituły, natomiast zdradzić mogę, że zwycięzca wygrał dosłownie o włos, a dla mnie osobiście jest to odkrycie roku w kategorii biznes, tak mogę powiedzieć prywatnie. Pan Jarosław Kotula zajmuje się sprawami, jego firma, których efektów na co dzień nie widać, bo przecież zajmuje się izolacjami przeciwwilgociowymi. Natomiast liczba obiektów, które uratował od wilgoci, od zniszczeń, jest tak szeroka, że zasługuje na głęboki szacunek. Człowiekiem roku Rybnik.pl 2021 w kategorii biznes wybrany został pan Jarosław Kotula. Jest to niewątpliwie prestiż, bo to jest tak, że na rynku rybnickim może moja firma nie jest bardzo znana. Na pewno jest to forma promocji dla firmy, no bo taka jest też pewnie funkcja tej nagrody. Ale traktuję to bardzo prestiżowo i no cieszę. Ja to traktuję jako nagrodę dla wszystkich ludzi, dla całej firmy, dla wszystkich pracowników. Stanowimy zespół i to jest dla mnie bardzo ważne. Ja jestem twarzą firmy, ale firmę tworzą ludzie i w zasadzie to wszyscy moi pracownicy powinni koło mnie teraz stanąć, dlatego że tworzymy zespół, jesteśmy razem. Fajnie, że mamy szereg osób związanych z biznesem, z kulturą, ze sportem. Wykonują ciężką pracę. Tak jak dzisiaj usłyszeliśmy, robią to w dużej mierze dla siebie, dla swojej rodziny, ale także dla swojej załogi, a nadal wszystko robią to dla lokalnej, nie tylko społeczności. Która była wyjątkowo wyrównana, naprawdę znakomici nominowani. Właściwie każdy z nich mógł zostać laureatem. Było bardzo trudno tak naprawdę dokonać tego wyboru, dlatego żeby nie skrzywdzić tych pozostałych, tak? Bo wszyscy nominowani reprezentowali zupełnie inne branże, zupełnie inny bagaż doświadczeń i sukcesów, tak? Bo byli artyści bardzo młodzi, byli tacy, którzy działali już przez wiele lat i czasem trudno wyważyć to właśnie w taki sposób, żeby naprawdę czuć się dobrze z tym wynikiem. Ale kapituła jest gremium dość dużym i to głosowanie jest w miarę obiektywne, czyli przez pryzmat swoich doświadczeń, spostrzeżeń wybieramy właśnie laureatów. Człowiekiem roku Rybnik.pl 2021 w kategorii kultura wybrana została Kinga Głyk. Gratulacje! Wielka satysfakcja, tym bardziej, że na przykład karierę Kingi Głyk śledzę od dłuższego czasu. No i kibicuję jej niezmiernie. Warto po prostu pokazywać te talenty młode i dojrzałe, bo tutaj akurat mamy do czynienia z takim przekrojem. Człowiekiem roku Rybnik.pl 2021 w kategorii sport została Julia Kowalczyk. Miniony rok był wyjątkowy dla rybnickiego sportu. Aż troje mieszkańców naszego miasta wzięło udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, gdzie rywalizowali Julia Kowalczyk, Agata Perenc i Piotr Kuczera. Miniony rok to też sukcesy młodych zawodników, takich jak Dominik Czerny, Dominik Janczak i Alicja Klasik, ale ostatecznie kapituła konkursu zdecydowała przyznać główną nagrodę tej, która dostarczyła nam najwięcej emocji na Igrzyskach Olimpijskich, czyli Julii Kowalczyk, która otarła się o strefę medalową i ostatecznie zajęła siódme miejsce, ale naprawdę jej walki były imponujące i wszyscy gdzieś tam po cichu mieli nadzieję, że jednak będzie ten medal.
jak nie teraz, to może w następnych Igrzyskach 2024 w Paryżu. O tym, kto został laureatem Nagrody Internautów, decydowali sami czytelnicy portalu rybnik.com.pl, którzy przez 2 tygodnie głosowali internetowo na swoich faworytów. Ostatecznie zwyciężyła pani Alicja, która zdobyła 3273 głosy. Jest to też pewna nobilitacja dla naszej dyscypliny, no i samej Alicji, bo jej sukcesy to nie jest ostatni rok, to nie są ostatnie 2 lata, to są, można powiedzieć, pasma sukcesów od szeregu lat. Mimo młodego wieku Alicja aktualnie jest główną kandydatką do wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie do Paryża za 3 lata. Tutaj ukłony także w stronę portalu rybnik.pl. Róbcie to dalej. Robiliście to przez 16 lat. Chciałbym, żeby także 17. edycję ten obszar nominowanych był jak największy. Być może także i to, co jest związane z istotą tego wydarzenia, będzie promieniowało także na inne gminy tego regionu. Partnerami konkursu Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2021 są gmina i miasto Czerwionka Leszczyny, restauracja Ino Wino, Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat, Biznes Center K1, Słońce Plus, Teatr Ziemi Rybnickiej, Browar Rybnik, Bank PKO BP oraz Fundacja Przedsiębiorczy Polacy.